Cześć, witajcie z tej strony Kuba 112. Chciałem Was, przepraszam, przywitać w pierwszym odcinku z serii Ship Simulator 2008. Dzisiaj wyjeżdżamy sobie misję. Ostatnio znacie dużo grałem w tą grę, bo obejrzałem taki film i po prostu czasem mam po prostu takie olśnienia, że obejrzę jakiś film o statkach i chcemy się potem po prostu grać w taką grę. Także ostatnio obejrzałam sobie właśnie taki film, nie pamiętam tytułu i po prostu grałam sobie w tą grę dłuższy czas, więc pomyślałam, że nagram dla Was film. Więc już tu widzicie, mamy nastawioną misję, czyli to jest misja Hamburg i tu mamy opis, przeczytam Wam. Hamburg. Po długiej podróży zbliżasz się do Elbe 1. Zatrzymuj swój statek obok Walterschöfe Haven w Hamburgu. Otoczenie Hamburgu, Morze Północne, misja stworzona przez Stefan. Data stworzenia misji 8.29.07.12.29. Także ta misja została stworzona tego i tego dnia, jak już tam czytam. No to co, wybierzę. Mamy czas i data 1.53, czyli 13.53, jak się nie mylę. Czy tam pierwsza w nocy, nie wiem, jakoś tak. Patrzcie, tutaj mamy wyniki. O właśnie, cofniemy się do profili, bo chciałam Wam coś pokazać. Profile, o. No już to profil, tak, QS, to jest, który się utworzył, jak wchodzimy po prostu w grę, to tak profil się utworzył się sam, a ja sobie tu otworzyłem swój nowy. I widzicie tutaj, jak już przechodzimy różne misje i tak dalej, to mamy kwalifikacje, dodatkowy ładunek, pozycja, klasa motorówka, klasa ładunek, klasa pasażer, klasa holowniki. Ja już tu mam najwyższe osiągnięcia, bo dużo gram w misje i tak dalej, także no. Tak to wygląda i właśnie na tych misjach. Ale czekajcie, co muszę to znaleźć. Hamburg. Gdzieś to było? O, jest Hamburg. I tu na tych misjach, jak wybieramy, to tu mamy to. I tutaj, gdybym ja miał na przykład mniej, to na danej klasie, czyli ładunek i holowniki, pokazałoby mi się mniej doświadczenia. Otoczenia w tej misji Hamburg Morze Północne i Hamburg Port. Mamy Mistral, okręt i holownik. No to co, zaczynamy. Tak się to właśnie ładuje. Na początku niezbyt zachęcającą tabliczkę, bo jest tylko pokazane takie coś, ale później, gdy już wejdziemy do tego, to akcja się dopiero zaczyna. Najpierw pokazuje się dźwięk, a potem znika i się pojawia. Boże, że tu nie ma tego jeża. O kurczę. Wow. Płyniemy sobie właśnie takim okrętem i mamy płynąć do Elby. Kamerę zmieniamy przyciskami 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Ja przerzuciłem się na trójkę, czyli teraz mogę swobodnie chodzić po okręcie. Jest godzina 12, pierwsza, druga. Jest druga, no za 5 druga, tak, nie więcej. No schodzimy na dół. Tutaj sobie się włączymy tylko przepustnicę tutaj i możemy sobie chodzić po statku, bo on się wolno bardzo rozpędza. A tutaj też widzimy zresztą, jaki ma kurs. Idziemy tutaj, o. No dobrze, już jesteśmy na kontenerach. Czuję tam, o, cholowy. Wybrany statek jest z innym otoczeniem. Przyłączyć do wybranego otoczenia, albo pójdziemy sobie do kabiny. W nocy dłużej widać, więc trzeba być bardziej czujnym. O, patrzcie, to co, możemy zejść do kabiny, z kabiny aż tutaj. Wiecie, tu mamy dwa wejścia. Gdyby nas gonili złodzieje, to możemy im uciec. Gdyby chcieli nas dogonić tędy, to my wyjdziemy w środku. I nas w środku, to my idziemy tędy. Zagadki.
O, patrzcie, te dwa okręty już są na horyzoncie, chodź. No, zeszliśmy z kursu. Bardzo, tutaj nam pokazuje strzałka, gdzie mamy płynąć, w jakim kierunku. I jak zejdziemy, to nic się nie stanie, ale warto płynąć w tą strzałce, bo tu ona nam pokaże dokładnie, gdzie mamy dopłynąć. No smoking. No właśnie, mało widać. Ale mamy dwa okręty na horyzoncie. Ups, dobra, już wystarczy. Trzeba w drugą stronę. Jejo. Ten byk się rozpędzi, to już go potem trudno ściągnąć na właściwy tor. Jejko. A my jesteśmy teraz gdzie? O proszę, widzicie, tam się nam pokazuje. Jeszcze spojrzę na właściwy kurs. Okej, no to on już się sam sprowadzi. Ale jest. Za dużo nie będę, słuchajcie, tutaj mówił w tym filmiku, bo się teraz muszę skupić na tym, żeby statek płynął we właściwym kursie, a tak, słuchajcie, nie dam rady wam jednocześnie z wami rozmawiać i prowadzić statek, także coś tam czasem powiem, ale ogólnie teraz będzie chwila ciszy, bo zajmę się statkiem. Bo jak w niego wpakujemy, to nie będzie dobrze. Ale myślę, że nie powinno być takiej zwrotu akcji. No, pójdziemy sobie na tył okrętu. Kurs mamy, wszystko gra. No to opuszczamy mostek. I zejdziemy teraz na sam. Już tam kiedyś byłem na tym, tam na dole, ale tam się trudno dostać, bo tam są, słuchajcie, szalupy i tak dalej. Niestety w Shipstarter 2008 się nie da opuszczać szalupy, bo gdyby się dało, to mój pierwszy odcinek to byłby spuszczanie szalupy, ale tu się niestety nie da. Da się w Shipstarter Extremes. Także ja wam bardziej bym polecał, jak chcecie sobie kupić tę grę, to polecam wam bardziej Ship Simulator Extremes. O, patrzcie, szalupa. No i proszę, szlifierka do butów. Nie ma źle, jest okej. Au, 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 au. Schodzimy jeszcze niżej. Gdzieś o tym się schodzi. No, nie widzę, o widzę. Widać światło w tunelu. Ajajaj. No, to chyba już to opuścimy. No, tu są te słupki, to się przez nie teraz nie przeczyszczają. No to musimy wracać do góry. Niestety. Najszybciej do kabiny. Nie, nie pokażę wam niestety, jak jest na tyle okrętu, bo tam się nie da dostać. Znaczy to ten, tam się da dostać, ale to tylko dla hardkorów. A ja hardkor nie jestem. Bo jak ta, bo tam się da utknąć. Między tymi słupkami, potem się aż tam nie wydostanie. Chyba, że cud będzie, ale raczej nie. Także tam nie polecam się tego okrętu. Lepiej trzymać się blisko kabiny i pilnować, żeby statek nie wrąbał w coś. Czuję się normalnie teraz jak ten, jak Rose szuka swojego Jacka. No to patrzcie, nie ma okien, no. Cela. A,
A tu się. Albo nie pójdzie się tam do góry. No ja i ile tych schodów? 1500-1900. No, wreszcie. Ja ci ile tych statków tam jest. O! Mijamy się bardziej z dumą, Rotterdamu, czy jak to tam. O, wreszcie zama jest. Zakręcamy, no zakręcamy, dobra, trzeba postawić ster. Dobra, słuchajcie, żeby już was nie zanudzać, to było. Za chwilę, słuchajcie, kończymy, bo mi już też zaraz kamera padnie, także no. To by było na dzisiaj tyle. Pokazałem wam grę, jak ona wygląda, moja opinia o tej grze bardzo fajna, wiele się w niej dzieje, także bardzo fajna gierka, polecam, kupcie sobie, także to by było na dzisiaj tyle, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach, nara.